stronę, zobaczcie. Sprawdzamy na szybko, ile jest wody tutaj. Zobaczcie. No jest trochę tej wody. Dobra, słuchajcie, kajaczek już to kiedyś testowaliśmy. Wyporność macie tam u góry, ja nie pamiętam, 150-180 kg jakoś tak. Takiej wyporności chyba całkowitej. Natomiast no teraz mamy z jakieś, nie wiem, z Filipem ze 130 pewnie. I bez problemu da się płynąć tak fajnie. Więc jest ok, nie Filip? Można tak powiedzieć. No dobra, pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć taki pomost, gdzie będzie głęboko. Także musimy wrzucić naszego diperka. Pamiętając, że był zaczepiony, nie? Co ma diper do pomostu? Haha, bo diper pokazuje, jak głęboko jest. Zobaczcie, fajna górka. O, dużo rybek. 4 metry i jesteśmy, zobaczcie, blisko pomostu. Mamy taki dryf, że raczej będziemy z tej strony i z tej strony mamy, zobaczcie, 3,5 metra. Rewelacja, o to chodziło. W poprzednim odcinku, macie go tam, przewracaliśmy kajak kilkukrotnie w takich kontrolowanych warunkach. Dlaczego kontrolowanych? Ponieważ odchudziliśmy go, nie miałem tam sprzętu wędkarskiego, nie miałem na przykład kółek, które są standardowo tam pakowane, jak wiadomo, muszę przemieścić się troszeczkę po lądzie, żeby go zwodować. Czego jeszcze nie było? Nie było na przykład mojej skrzynki takiej, zobaczcie, z wszystkimi niezbędnymi gadżetami. Skrzynka pływa. No ale wiecie, jak kajak się odwróci do góry dnem, skrzynka się może w jakiś sposób odtworzyć, różne cuda na kiju mogą być. Co tam jeszcze? Sprawdziliśmy, czy tutaj się woda dostaje, więc no coś już tam wiemy. Wędka i jedna bardzo fajna, ciekawa rzecz to kamizelka, która się sama pompuje. Kupiłem ją w Decathlonie, 250 czy 270 zł za nią dałem. Bardzo fajna sprawa i to myślę, że będzie dosyć duża ciekawostka, jak wpadnę do tej wody, jak ona się szybko napompuje, jaki komfort będzie mi dawała. Jedną rzecz, którą nie przetestowaliśmy na poprzednim odcinku, to co się stanie z wiosłem, jak sobie po prostu tak wleci do wody. Pływa. Raz mi tylko wyciągnęło poprzez uderzenie w kołowrotek tylną wędkę i ta wędka wpada do wody i tam 10 minut pływała sobie w tej wodzie. Jest z tego film oczywiście. Natomiast sama konstrukcja takiego wiosła jest taka, że w środku jest pianka. No i no nie ma opcji, żeby po prostu napełniło się jakoś tak wodą czy coś w tym stylu. Teoretycznie prosta sprawa. Wpadam do wody, pompuje mi się kamizelka, co mam nadzieję się bardzo fajnie nagra. Dodatkowo mamy wędkę, którą trzeba będzie uratować, no nie? Mamy z tyłu kółka, które będą nam przeszkadzać w tym, żeby kajak z powrotem postawić na nogi, tak to powiedzmy. I mamy oprócz tego, mamy kroksy i mam jeszcze pudełko. Standardowo zawsze tak rzucam z tyłu, więc to też będzie taki test, czy to pudełko przy takiej przewrótce zatonąć, nie zatonie Filip, a bo to już próbowaliśmy, natomiast czy się na przykład otworzy, no to wtedy zatonie, nie? Albo czy w ogóle wypadnie z tego kajaka, nie? Słuchajcie, ja mam Pietra, wiecie, bo to tak fajnie, ale jak się siedzi na tym kajaku, to zobaczcie, nogi mam zjarane, jest maksymalnie ciepło, a za chwilę będzie szok termiczny. Lecimy. Jest ten moment, nie? Widzicie to? Kurczę, a odpłynę trochę. Nie chcę się za bardzo przewrócić. Bardzo mocno trzyma głowę. Ale bym chciał kapelusz. Wow! Ale beka. Dobra. Wow, sweet pocia na miniaturkę. Nic nie robię nogami. Mega czat. Woo! Zadziałało. Dobra, kajaczek trzeba ratować. Dipper się sam uratował. Okej. Ale powiem szczerze, z tą kamizelką jest ciężej odwrócić kajak. Dy. Kurde, na to bym nie wpadł. Próbuję go podważyć od dołu nogami. Ale dupa. Ja pierniczę.
Ty, no nie wpadłbym na to, że kamizelka może tak krępować ruchy. Może nie krępować ruchy, ale tamta była zanurzona głębiej, tak od pasa. I od pasa mi już do góry wynosiła. Ta jest, zobaczcie, to odtąd. W zasadzie fajnie, bo trzyma głowę u góry, nawet jakbym, nie wiem, zemdlał, szok termiczny czy coś, to nie powinno być problemu, ale problem jest w tym, że ona nie podnosi mnie do góry. Więc ja będę musiał teraz jakoś wyskoczyć tak lekko z wody i go złapać. O. O. Próbuję. To się nie uda. A! Ty, no zdecydowanie ciężej niż było wcześniej. Przez kółka pewnie. Kapelusz mi spadnie znowu. Jedziemy. Jaki czad. Nie da rady. Podpłyniemy trochę na głęboką wodę. Bo nie wiem, w dalszym ciągu nie wiem co z wędką, nie? Dobra. Jedziemy. No musimy tam przewrócić, ludzie. Jaki czad. Przewracamy. No. Kurde, ale ciężko. Ja pierniczę. W życiu bym nie powiedział, że tak ciężko. Przez kamizelkę. Nie, to pewnie przez kółka. Jest i ona. Dobra, teraz wleź na niego. Uważaj na wędkę. Ale się zmachamy. Bardzo mocno napompowane. Patrzymy co z naszą skrzynką. Ty, jak jestem zmęczony. Skrzynka spoko. Nie ma ani trochę wody. Dobra, to jest. Ciężko się w ogóle obracać w tej kamizelce. Dobra, ludziska, słuchajcie. Podsumowanie takie małe. I zaraz robimy jeszcze jedną przewrotkę. Bardzo ciężko postawić kajak, jak mam z tyłu te kółka. I tutaj, uwaga, jakby były pompowane, byłoby lepiej. One nie są pompowane. No i ciężko go odwrócić. Naprawdę różnica jest kolosalna. Poza tym, ten kapok w porównaniu z tym takim zwykłym, jaki ma Filip ubrany, o, on bardzo mocno jest tutaj przy głowie. I nie pomaga mi się tak ogólnie wynurzyć. Tamten z racji na to, że jest od pasa, ja po prostu jestem wyżej nad wodą. Dobra, następna rzecz. Jeżeli chodzi o nasze przynęty, nic im się nie stało, ba, nawet nie wyleciały spod siedzenia. Wędka Filipa przeżyła. Myślę, że tu nie będzie najmniejszych problemów. Sprawdźmy to. Woda nie jest słona, więc wystarczy, podejrzewam, wysuszyć go i będzie ok. Ja już myślałem, że od tego przewracania i asekurowania się tym, że łapię za no, za naszą śrubę okrętową, coś rozwaliłem. Już się nawet delikatnie zdenerwowałem, że coś się nie rozwaliło. I myślę, kurde, co tam jest? O tym zapomnieliśmy. I zobaczcie, jakie to są wierne kroksy, kupione za 5 zł. Są. Także no teraz można powiedzieć, że mamy wszystko. Zobaczcie, na morzu bankowo bym o tym zapomniał. Kamizelka robi robotę. 250 zł i rewelacja. Tutaj można pociągnąć. O, właśnie coś odpadło. Takie ustrojstwo. Pyk. O, jak jest zerwane, to jest zerwane. Już teraz będzie wypadać. O tym nie pomyślałem. Taka zawleczka. Ją się też dostaje, jak się kupuje komplet, tą górę i dół. Kupimy sobie to nowe. Jak się tak pociąga, to wtedy odpala się go ręcznie. No a tu mamy jeszcze dodatkowo taki wyzwalacz. Tak to wygląda. I to, nie wiem w jaki sposób, rozkręcimy to i zrobimy na debacie, jak to działa. No dosyć ciekawe, nie? Przechodzę na tą stronę, zobaczcie. Ah,
Ale urwał! Dobra. Próbujemy go teraz odwrócić na tą stronę. Może ta jest jakaś łatwiejsza do obrócenia. W sumie Filipkę sprawdziliśmy, ile on ma wody w sobie. Okej. No dobra, ostatni raz. Okej. Moim zdaniem on jest pełny wody. Bo on aż dziwnie siedzi. Sprawdzamy na szybko, ile jest wody tutaj. Zobaczcie. No jest trochę tej wody. Przez to, że tyle wody mamy, bardzo ciężko było na niego wejść. I to też taka przestroga, bo część ludzi specjalnie leje do niego wodę, żeby on był bardziej stabilny na falach. Ale widzicie, że jak tam jest ta woda, ja próbowałem na niego wejść, to mi się szybko przewracał. W poprzednim odcinku tego nie mieliśmy, nie? W poprzednim odcinku bardzo łatwo było na niego wejść. No fakt, miałem inny kapok, ale myślę, że tutaj nie o kapok chodziło. Naprawdę było teraz dużo ciężej na niego wejść. Dobra, słuchajcie, jestem zmęczony, łysy, ale myślę, że też szczęśliwy. Sprawdziliśmy, jak ten kapoczek się sprawdza. Bardzo fajnie. No teraz trzeba kupić te nowe uzbrojenie do niego. 110 zł taki komplecik, czyli ten nabój, no i ten system wyzwalający. Ale jeszcze sprawdzimy sobie, jak strój wypornościowy Grafa sprawdza się na wodzie, ale to też w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!